No, witam na Manhattanie w Nowym Jorku. Znajdujemy się w części Lower Manhattan, czyli w Dolnym Manhattanie. Spacer rozpoczniemy od strefy zero na Manhattanie. Jest to miejsce, gdzie 11 września 2001 roku został dokonany atak terrorystyczny, w wyniku którego zostały zniszczone dwie wieże World Trade Center. W strefie zero pozostawiono dwa duże otwory, które ukazują, w którym miejscu stały dwie wieże World Trade Center. Otwory te są obłożone marmurem, na których wytłoczono nazwiska wszystkich osób, które zginęły w tym zamachu terrorystycznym. W miejscu zniszczonych wież wybudowano nowe World Trade Center. W podziemiach pod nami jest piękne muzeum związane z tymi wydarzeniami. Zachęcam do jego obejrzenia, choć nie uda nam się tam dzisiaj zajrzeć. Kierujemy się na południe Manhattanu i udajemy się w kierunku historycznej dzielnicy finansowej. Najbardziej kojarzonym miejscem w tej dzielnicy finansowej jest oczywiście Wall Street. Ciągnie się ta ulica od Broadwayu do South Street. Znajdujemy się przed pomnikiem George'a Washingtona na Wall Street. Mamy okazję poznać Charging Bull, czyli szarżującego byka, który jest symbolem nowojorskiej giełdy. Tradycja mówi, żeby złapać byka za jaja, wtedy zapewnimy sobie finansową stabilizację. Thank you.
takim spacerku po dzielnicy finansowej może rozbolić szyję od zadzierania głowy. Docieramy do prawie najbardziej oddalonego na południe wybrzeża Manhattanu. Z daleka widoczny jest most brukliński. Po drugiej stronie rzeki East River widzimy Brooklyn. Kilkaset metrów od nas, z tej części Manhattanu, możemy dostać się promem bezpłatnie na wyspę Staten Island. Można również skorzystać z płatnych promów w kierunku Statuły Wolności. W tej części Manhattanu możemy również wynająć helikopter w celach turystycznych. Udajemy się powoli w kierunku północno-wschodnim. Mijemy kilka ulic w drodze. Water Street, Pierce Street, Cliff Street. Jesteśmy w tej chwili na wysokości wejścia na most brukliński.
Zapraszam do obejrzenia filmu z mostu Krupińskiego, który jest również na moim kanale. Rozpoczęliśmy nasz spacer od wieży World Trade Center, od strefy zero, udając się na południe Manhattanu. No teraz dochodzimy do West Street, czyli de facto wieża World Trade Center od strony północnej. Na tym kończę spacerek po Dolnym Manhattanie. Zapraszam do obejrzenia moich innych filmów. Na razie.